Ty, co to zrobiło? Aha. Czekaj. O Boże! To? Pojebało naszą tą mordo. To? A. Fajna żmijka. Co się stało? Sama się odpaliła i wciągła 3,5 tony owsa. Je, jebała całą, ja podchodzę, ona, a chłop, ja mówię, ale wiadro pojemne, nie stąd mi zaczęło łapać. Ja mówię, ale wiadro pojemne, no fajnie. Ciekawe, jak czy ona, mi teraz... Ale jak ona mogła... O Boże, czemu ona 3,5 tony wciągnęła? Nie wiem, po aktualizacji teraz tak jest, że one wciągałem dużo, ale ja pierdyle. A teraz fajnie by było, jakbyś mi oddała trochę, czekaj, ja ją wysyp... Weź mi wysyp to mordo, trochę. Włącz pas, weź teraz, spróbuj. Mam wysypać, czy co? No, weź wysyp tu na ziemię chyba. Boże! Pszenicę na kurwia chyba. Dobra, wyjebało 3,5 tony i pszenicę wciągnęło. Nie wiem, gdzie jest to 3,5 tony. O Boże! Niezłe, o Boże, jaj. Nie ma pszenicy całej! Boże, o ja pies. A żmijka jest wyłączona! Ludzie pisali, żebyśmy teraz uważali na te żmijki, nie? Czekaj, nie wypchło w oborze z tyłu? Nie wypchło. O jacie, kruca fix. 3,5 tony, dobra, 3,5 tony było, nie wiem co zrobić z tą żmijką. Tepniesz ją mordo na sklep może? Tylko nie, poczekaj. Jasna dupa. A ile jest pszenicy? Niby pokazuje 2800. Dobra, ale, te 3 pszenicy. Ale co się z tą owsem stało? No, nie wiem, zniknął. Poczekajcie, jedy, ludziska, jedy, naprawimy jedy, sobie to. Jedy popatrzysz po przyczepach, czy czasem na jaką przyczepę nas nie nasypało. 3000 litrów, pszenicy sobie dupniemy. Dobra, betoniarce niech to tak leży. Betoniarce nie ma jak coś. 3500 owsa, ja pierdzielę. Tylko powiem tyle w tym temacie. Dejcie, Panie Boże, idę z tą żmijką jak najdalej stąd. Czy tam było 3800 owsa? Nie, 3,5. 3,5, dobra, dobra, mniejsza. Dobra, ja nie wiem gdzie, ja wezmę gdzieś na bok, bo co mam zrobić z nią? Jak to wygląda? Żmika zapierdala przez podwórko, nie? Mordo, żeby ona tylko kiszonki nie zaciągła, bo ona wszystko potrafi teraz zaciągnąć, nie? Nie wiem, nie, to nie wiem gdzie jechać ją. Wiesz co, na sklepią tepni najlepiej. Jadę na tyły gospodarstwa. Mordo, ja, kurwa, ja tam później będę jechał jak coś. Nie, na łąkę? Tak, żeby mi gnojowicy nie wyciągła z beczki. Dobra, no mówię, najlepiej na sklepią trzeba było tepnąć. Jo? I tyle, no, no, no kurde. Przynajmniej tam nic nie zabierze nikomu. Taka pierwsza faza, ale to trzeba wyliczyć. To trzeba wyliczyć, kiedy my chcemy później zrobić znów tą sianokiszonkę czy coś w tym stylu, nie? Boże, kierunek kurwa wjebałem na polu, jak wyjeżdżałem ze ścieżki. Masakra. Czepić szczepie, bo mówię, jeżeli nie zrobię... O kurw! To! Ja pierdolę. Wrota się zamkły z MF-em w środku. W połowie. Ale dzisiaj odcinek jest dorypany, ludziska, nie? Ja nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czemu one się też w ogóle zamkły. Jak ja tu w ogóle nie klikałem myszką. Gdzie ty jesteś? A tylko maska wystawała, nie? Tak go zakleściło. Nie będę ci już puszczał tego. Mniejsza z tym. Dobra. Kasić? Kasić.